Cześć, witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak robią we frytkownicy beztłuszczowej zoodles, czyli makaron z cukinii, z ciecierzycą i innymi warzywami. Obiad albo lunch idealny dla wegetarian, wegan. Koniecznie musicie zobaczyć, bo bardzo łatwo i bardzo szybko się to robi. Jest to danie bezmięsne. Kochani, idzie wiosna, po zimie, czas na takie odświeżenie swojego organizmu i jedzenie więcej warzyw. Także to danie bardzo polecam dla tych, którzy chcą zacząć dietę fit. Polecam, bo jest naprawdę przepyszne. Jeżeli nie macie takiego gadżetu do robienia makaronu z cukinii, to jak najbardziej cukinię można wrzucić pokrojoną i zrobić z resztą warzyw. Zostańcie ze mną do końca i już pokazuję moje produkty. Pół papryki czerwonej, zielonej, żółtej, kilka ząbków czosnku, pół czerwonej cebuli, pół białej cebuli, jedna puszka ciecierzycy, opakowanie pomidorków koktajlowych i przyprawy. Dwie cukinie umyte dobrze, nieobrane i będę korzystała z takiej obrotowej tarki, dzięki której zrobię właśnie z cukinii makaron. Pod filmikiem dodam link, jeżeli byście chcieli sobie kupić, bo nie macie. Oczywiście ten link będzie do amerykańskiego Amazon. Papryki kroję w nie za grube paseczki. Dzięki trzykolorowej papryce potrawa będzie bardzo kolorowa. I również cebulę daję czerwoną i białą. Oczywiście jak najbardziej możecie dodać tylko jeden rodzaj cebuli i również kroję ją w piórka. Teraz to wszystko wrzucę do szuflady. Jak widzicie, ja wyjęłam tutaj ten wkład, także to będzie się robiło na dnie tej szuflady. Wszystko do gara i teraz dorzucę tutaj całe opakowanie pomidorków koktajlowych i jedna puszka odcedzona ciecierzycy. Jak widzicie, frytkownicy wcześniej nie rozgrzewałam, włączę ją dopiero później, jak wszystko sobie tutaj uszykuję. Czosnek, kilka ząbków, nie żałujcie, czosnek nada bardzo dobry smak, także kroję go w takie mniejsze kawałki i wrzucam również tutaj do szuflady. I teraz przyprawy, co lubicie? Ja daję sól, czarny pieprz, cebulę i czosnek w pudrze i włoskie przyprawy. Wszystko jak najbardziej możecie sobie przyprawić w misce, w międzyczasie nagrzać frytkownicę i dopiero później wszystko wrzucić. Teraz podleję tak około 2 łyżeczki oliwy z oliwek i wszystko dobrze zamieszam. Zobaczcie, jak pięknie kolorowo, jak najbardziej również kukurydzę tutaj można dodać. Ja po prostu otworzyłam lodówkę, zobaczyłam, jakie mam warzywa, powyciągałam i voilà, pięknie, kolorowo i zdrowo. Szuflada do frytkownicy ustawiam na opcję air fry na 370 stopni Fahrenheita, czyli to jest tak około 187 Celsjusza, to tak możecie zaokrąglić i ustawiam na 12 minut, naciskam start. I w międzyczasie pokażę Wam, jak robię zoodles, czyli makaron z cukinii. Tak wygląda ta obrotowa tarka, ona ma dwa rodzaje ostrza, cieniutkie, czyli makaron będzie cieniutki i grubszy, czyli makaron będzie grubszy. Ja lubię tą grubszą stronę, także włożyłam cukinię do środka od tej strony i będę ją kręciła i będzie wychodził, jak widzicie, taki makaron. Także z tej strony wychodzi mi makaron, a zobaczcie tutaj od środka ten środek cukinii wychodzi drugą stroną, także nie będzie żadnych pestek tutaj. I błyskawicznie, zobaczcie, zrobiłam taki makaron z cukinii. Skórki nie obierałam, ona tutaj jeszcze podbija kolor i również ona jest jadalna, także nie obierałabym. W międzyczasie warzywa się robią, zostało jeszcze 10 minut. I słuchajcie, pamiętajcie, frytkownicę beztłuszczową możecie otworzyć w każdej chwili, tak? Możecie otworzyć i zobaczyć, co tam się dzieje w środku. Zamieszać. Ja po prostu teraz Wam pokazuję, że można zamieszać, ale ja pozwolę, żeby te warzywa się robiły do momentu, kiedy frytkownica da mi sygnał, że mam przewrócić jedzenie. W międzyczasie dorobię sobie więcej makaronu. Ja używam dwie cukinie do tego przepisu. Zostały 4 minuty i teraz frytkownica daje mi znać, że mam przewrócić jedzenie, czyli wyciągam szufladę i wszystko dobrze zamieszam. Już pięknie pachnie, te pomidorki zaczynają się lekko kurczyć i zaraz będą pękały, także ojejku, już sobie możecie wyobrazić, jak to będzie super smakowało.
Oczywiście u mnie na talerzu przed podaniem musi być świeżo posypana natka, świeżo pokrojona, także polecam. Również mam uszykowany ser parmezan, również posypię na talerzu i dodam zaraz razem z makaronem 4 łyżki sosu pomidorowego. Na każdą ostatnią minutę odliczania czasu we frytkownicy beztłuszczowej Instant Vortex Plus zapala się światełko i można podejrzeć, co tam się dzieje. 12 minut odliczyło, także warzywka już są zrobione i już Wam tutaj pokazuję z bliska. Zobaczcie, jak fajnie się zrobiło, nawet końcóweczki tej papryki lekko się podpiekły. Jeżeli chcecie, to możecie dać na wyższą temperaturę, na 10 minut. Ja dałam na 370 stopni Fahrenheita, czyli tak jak mówiłam, to jest około 187 Celsjusza na 12 minut i tak po prostu wystarczy. Dodaję teraz ten makaron do szuflady, dodam również 4 łyżki sosu pomidorowego. Jest to taki sos pomidorowy do makaronów, do pizzy, także jeżeli Wy nie macie takiego sosu, to możecie dodać troszeczkę passaty albo po prostu przecier pomidorowy, lekko rozrobić z wodą. Żeby ten makaron nie był twardy, no nie chcecie jeść surowej cukinii, to teraz wkładam na dodatkowe 2 minuty na tą samą temperaturę, tylko po prostu 2 minutki, żeby ten makaron lekko zmiękł. Dodatkowe 2 minuty odliczyło, czyli w sumie robiłam 14 minut na tej samej temperaturze. Pachnie nieziemsko, możecie sobie tylko wyobrazić, ten czosnek, czuję czosnek. Także dajcie dużo czosnku, jeżeli go lubicie, bo nie dosyć, że jest zdrowy, to również podbija smak takim potrawom. Wszystko zrobiło się idealnie, nie jest absolutnie rozgotowane, nie chcecie robić dłużej niż ten czas, który Wam pokazywałam, po prostu nie chcecie, żeby te warzywa były za bardzo rozgotowane. Takie danie jak najbardziej można zrobić z mięsem, na przykład polędwiczki z kurczaka przyprawić, położyć na wierzchu i od samego początku włożyć do szuflady i wszystko po prostu robić w tym samym czasie, na tej samej temperaturze. Kawałek łososia idealnie by pasował. Ja następnym razem tak właśnie zrobię, zamiast ciecierzycy dodam sobie łososia w kawałku przyprawionego, położonego albo z boku, albo na wierzchu i on po prostu się tak samo zrobi w tym samym czasie jak te warzywa. Polecam to danie dla wegetarian, wegan, osoby, które są na diecie keto, to wiecie, Wy możecie jeść taki makaron z cukinii, tylko nie jestem pewna, czy ciecierzycę można jeść przy diecie keto. Wy wiecie, co możecie jeść, także do takiego dania możecie dodać, co tylko Wam się podoba. Świeżo posypana natka pietruszki i ser parmezan podbije smak potrawie, także polecam również to dodać. Warzywa zrobiły się idealnie, absolutnie nie są za miękkie, a wręcz powiedziałabym lekko al dente, takie, że chrupią pod zębami i ja takie właśnie najbardziej lubię. Jeżeli jeszcze nie macie frytkownicy beztłuszczowej albo multicookera, to pamiętajcie, że możecie otrzymać 10% rabatu, kupując ten sprzęt od polskiego dystrybutora, który ma siedzibę w Warszawie. Link i kody podam pod filmikiem w opisie razem ze wszystkimi produktami. Koniecznie wypróbujcie, dajcie mi komentarz pod filmikiem, jak Wam smakowało. Ja sobie odłożyłam i będę miała jedną porcję na jutro do pracy na lunch. Subskrybuj mój kanał i polub mój filmik i nie zapomnij nacisnąć dzwoneczka, żebyście dostawali powiadomienia o nowych filmikach.